Nowy Specialized Diverge Comp E5, całkiem niezły grawer od Speca, kosztuje aż 13 tysięcy złotych. Ile? Ostatnio udało mi się kupić taki sam, ale używany za jedyne 3800 zł. I tak jest sprawny. A do tego w cenie otrzymałem zestaw lepszych kół, opony szosowe, zębatkę garbaruk oraz dodatkową kasetę. W dzisiejszym odcinku doprowadzimy go do stanu igła. Sprawdzimy, czy ten rower był niezłą okazją, czy może lepiej jednak kupić nowy i pewny rower. A na koniec powiem, ile to wszystko kosztowało. Dobra, na początek mam wrażenie, że chyba muszę wam pokazać, że to nie jest kradziony rower, że nie sprzedał mi go jakiś złodziej. I na to mam tutaj dokument. Jak widzicie, był kupiony w Warszawie i za kwotę 9500 zł, choć katalogowo był wtedy za 11600 zł. Nawet mamy paragon z wszystkimi innymi zakupami, o których nie musicie wiedzieć. Śmieszne, że sprzedający miał takie same nazwisko jak ja, czyli Kozłowski. Przypadek? No, czyli nie kosztował 13 tysięcy, bo to nie jest rocznik 2023. Oszust. Okej, wiem, ale przyjrzyjmy się istotnym różnicom między rocznikiem 2023, 2022 i 2021. Skoro chyba widzimy, że od 3 lat Spec wypuszcza prawie taki sam rower, możemy przejść wreszcie do tego i co z nim jest nie tak. No bo bądźmy szczerzy, że za 3800 zł plus części warte jakieś 1500, coś musi być nie tak z tym rowerem. Głównie są to uszkodzenia związane chyba z rzucaniem roweru na ziemię przy każdym możliwym postoju, bo naprawdę nie wiem, jak można przez 2 lata aż tak zadrapać rower, którym się jeździ głównie po szosie. Tak naprawdę ten rower wcale nie jest w złym stanie, bo wizualnie można go doprowadzić niedużym kosztem do naprawdę dobrego efektu. Mechanicznie też jest wszystko sprawne poza luzem na kole, ale to też jest proste do wymienienia. Łańcuch nawet nie jest zbytnio wyciągnięty, więc napęd nie jest mocno zużyty. Także zabieram się do roboty, bo może w trakcie okaże się, dlaczego ten rower faktycznie kupiłem za 4 razy mniej niż no, kosztuje rocznik 2023, no niemalże taki sam. Jest jedna grubsza rzecz związana z ramą, o której wam nie powiedziałem, bo jestem ciekaw, czy zauważycie w trakcie filmu. Pod koniec możecie sprawdzić, czy zauważyliście tą wadę, przez którą część ludzi w ogóle może się nie zdecydować na zakup tego roweru. Na początek zabieram się za napęd, który pragnę bardzo dokładnie wyszorować na błysk. Nie wiem, czy zauważyliście, że łańcuch był na odwrót założony. Ten łańcuch jest kierunkowy i teoretycznie, jeśli się założy go na odwrót tak, jak było to zrobione, może się gorzej jeździć i na przykład gorzej będzie się zmieniać biegi. Ja nic takiego nie zauważyłem, a wręcz byłem zachwycony, jak dobrze przerzutka zmieniała przełożenia. Na zdjęciu katalogowym może zwróciliście uwagę, że napęd jest trochę inny niż tutaj, to dlatego, że poprzedni właściciel zmienił go bardziej na warszawskie warunki, czyli jazdę po płaskim. Większa przednia zębatka, garwaruka i kaseta z mniejszymi trybami pozwoli na przyjemniejszą i szybszą jazdę po mazowieckich nizinach. Mi taki układ zdecydowanie bardziej pasuje niż to, co wmontowali na początku i nie mówiąc już o tym napędzie SRAMa włożonego w najnowszym modelu do jazdy typowo po górach. Hamulce hydrauliczne w gravelach dla mnie są tak ważne. Kiedyś jeździłem w Szwecji na gravelu, ale właśnie miał hamulec mechaniczny i dla mnie to było po prostu śmiertelnie niebezpieczne, jak wjechaliśmy na jakieś off-roady i faktycznie był jakiś, powiedzmy, w lesie zjazd. Dlatego, no jeśli korzystacie z gravela, no to dla mnie powinno mieć zawsze się hamulec hydrauliczny. Ten nie był pewnie serwisowany od tych 2 lat, więc przepłuczymy dzisiaj płyn, wszystko przeczyścimy, no i wreszcie przejdziemy do polerki tej ramy, bo o, już nie mogę się doczekać, jak ją zobaczę w takiej pełnej okazałości. Jedyną wadą hydraulicznych hamulców jest faktycznie to, że są droższe w utrzymaniu. Niby co rok powinno się wymieniać płyn hamulcowy, co w serwisie kosztuje jakieś, nie wiem, 100 zł od sztuki. Dodatkowo może przeciekać tłoczek hamulca czy klamka, albo jeszcze się zapowietrzą. Taki jest ich urok, ale nie powinno was to zniechęcać, bo według mnie naprawdę warto do nich dopłacać. Z przednim hamulcem wszystko poszło bezproblemowo i niestety pierwsze komplikacje pojawiły się już z drugim hamulcem. Problem polega na tym, że ta zatyczka, która normalnie się odkręca i wkręca, o, tak jak widzicie, wkręciłem ją i wykręciłem,
Natomiast jest problem z adapterem pod kubeczek do odpowietrzania, który wygląda tak, tylko jego nie można bezpośrednio wkręcić w tą klamką manetkę, tylko trzeba użyć adaptera. I adapter, no, bezproblemowo wkręciło się w lewą klamkę, a w prawą, no już jest problem. No próbuję normalnie to wkręcić prostopadle i kręcę też przecież w dobrą stronę i czuję, jakby to załapowało w jednym momencie, a potem zaczynało się wkręcać krzywo. Uszkodzenie takiej klamki to jest dosyć kosztowna sprawa, ponieważ trzeba będzie po prostu ją wtedy wymienić. No nie wiem, musiałbym chyba porzucić odpowietrzanie po prostu tej klamki. Byłoby dosyć słabo, jakby to się nie udało, więc próbowałem trochę to wkręcić, bo nic nie wskazywało na to, że jest to niemożliwe. W końcu, ale przy użyciu, o dziwo, bardzo dużo siły udało się to wkręcić, nawet nie do końca, może nie trzeba tutaj do końca, bo jest naprawdę ciasno, ale chyba mamy to. No warto było się pomęczyć, bo jak widzicie, trochę bąbelków wyleciało z tego układu hamulcowego. Kolejny mały sukces za nami, a teraz pora na coś nowego. Teraz chyba najcięższa rzecz do zrobienia przy tym rowerze, Future Shock. Tutaj jest sprężyna w środku, która amortyzuje wibracje podczas jazdy. Jest to bardzo fajne, bo jest to lżejsza alternatywa do amortyzowanych widelców, które się wkłada do gravelów. Wygląda to też według mnie lepiej, a naprawdę fajnie działa. Tutaj jest to wersja 1.5, czyli trochę przestarzała, bo obecnie sprzedawana jest wersja 3.0 z możliwością regulacji twardości nawet podczas jazdy. Tak na wszelki wypadek sprawdziłem w necie, jak to się rozkręca i w sumie jest to całkiem proste. Tą kaczuchę rozpina się rękami, a pod nią jest pierścień trzymający amortyzator i jednocześnie usuwający luz na sterach. Na początku wydawało mi się to trochę skomplikowane, ale w sumie łatwiej jest się w tym połapać niż czy Magda Gessler nosi perukę. Po zdjęciu pierścienia można zsunąć widelec i przeczyścić stery. Łożyska są na szczęście ok, więc składamy wszystko z powrotem. Przy okazji spojrzałem w necie, jakiego nowego gravela można kupić za 4000 zł. Patrząc na tego Rometa czy Crossa, to nie wiem, czy nie wolałbym po prostu chodzić. Nie, żartuję, ale wiecie, najtańsze mechaniczne hamulce, napęd z najniższej półki, ciężkie to, nie ma sztywnych osiek. Serio, nie wiem, co tu tyle kosztuje. Mam wrażenie, że jak jest w nazwie gravel, to cena po prostu idzie razy dwa. Szczerze zaskoczyło mnie, jaki ten system jest prosty w rozebraniu, w złożeniu, w obsłudze, także w nagrodę teraz możemy go wyczyścić całego, o Jezu. Jestem ciekaw, czy zauważyliście już tą wadę, o której mówiłem na początku. Nie robię na nią zbliżenia, żeby wam nie ułatwiać za bardzo. Możecie pisać w komentarzach. Gdyby to się stało w ramie karbonowej, prawdopodobnie rower byłby do wywalenia. Za to właśnie lubię aluminiowe sprzęty. Według mnie dłużej trzymają na wartości i łatwiej je sprzedać jako używane. Ja bym chyba już więcej, szczerze mówiąc, nie kupił używanego roweru na karbonowej ramie. Za duże ryzyko, że nawet po wewnętrznej stronie ramy jest jakieś pęknięcie, o której nie wiecie. W tym kroku najlepiej, jakbym założył te naklejki, które zdjąłem z ramy, chociażby pod łańcuch, też kilka chroniących ramę założymy. Ale niestety kurier coś mi się nie spieszy, więc założymy teraz inne części, bo nie mogę się już doczekać, żeby go trochę zobaczyć. A potem wiem, że będzie trudniej założyć te naklejki, a z drugiej strony szkoda mi czasu. Teraz przyszedł czas na wyborku. Oczywiście z tych najtańszych nie będę korzystał, bo mam jeszcze te DT Swissa. Mógłbym je sprzedać za, nie wiem, 800 zł i jeszcze wtedy ten rower wyjdzie mi za 3000 zł. I tak zrobię, będę je sprzedawał. Tak samo te będę sprzedawał, czyli nie skorzystam z żadnych z tych kół. Skorzystam z trzeciego kompletu, który mam od zeszłego roku. Dom, dom, bom, 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 bom. Tararam! Super teamy, karbonowe, z karbonowymi szprychami. Stożek chyba tutaj mamy 50 mm na ceramicznych łożyskach. Zarąbiste koła, z których już korzystałem, testowałem je w jednym filmie. Także będziemy je wkładać. Szczerze mówiąc, tam lekkość i ceramiczne łożyska jakoś mnie super nie przekonują. Oczywiście to są duże zalety, ale zobaczycie, jak ten rower będzie na nich wyglądał. I wsadzimy do niego też te gravelowe, grubsze opony, żeby był bardziej uniwersalny.
Sprawdziłem jeszcze z ciekawości, ile ważą poszczególne koła. Śmieszne, że DT Swissy i Axis ważą dokładnie tyle samo. Super Team L za to są prawie pół kilo lżejsze. Niestety opona z dętką trochę ważą, ale zostawię je, bo aż tak mi na zbiciu wagi nie zależy. Przed włożeniem z powrotem klocków hamulcowych możemy zobaczyć, o ile bardziej poprzedni właściciel hamował przednim hamulcem. Nie dziwię się, bo przedni hamulec zdecydowanie w tym rowerze jest skuteczniejszy, a żeby wyrównać ich zużycie, wkładam te lepsze teraz naprzód. Przyszły naklejki na ramę, więc zanim założymy łańcuch, to możemy je nakleić. Mam nadzieję, że się okażą dobre. Jeśli tak, to macie link poniżej w opisie, a jeśli nie, to wystawimy mu jedną gwiazdkę na Allegro. Nie no, kiedyś też sprzedawałem na Allegro i czasami serio ludzie wystawiają jedną gwiazdkę, tylko żeby szantażować sprzedawców. My tak nie robimy. Po tuszczeniu dokładnie ramy naklejam na mokrą naklejkę pod łańcuch i jeszcze na główkę ramy, gdzie mamy przetarcie od pancerza. Naklejka po kilku dniach nie odchodzi i łatwo się z nią pracuje, więc mogę ją polecić. Do dokończenia roweru zostało już tylko 3 kroki, czyli łańcuch, owijka i pedały. I będzie gotowe. Ladies and gentlemen, I give you magic! Idę dzisiaj na mój pierwszy bike fitting, także możecie być przy tym ze mną. Ponieważ pojeżdżę pewnie na tym rowerze przez cały sezon, chciałem sprawdzić, czy mam go w ogóle dobrze ustawionego pod siebie. Na jazdach testowych czułem, że nie wszystko do końca gra, a to co się dowiedziałem podczas tej sesji było dla mnie naprawdę otwierające oczy. Na początek Piotrek przepytał mnie o moje aktywności fizyczne, tryb pracy i inne informacje, które mogą wpływać na sylwetkę i jazdę na rowerze. Potem zdjęli ze mnie ubrania, nie no, długości nóg, kąty swobodnego ruchu i wyszło, że mam nogę o długości 92 cm przy wzroście 182 cm. Daje to dosyć sporą dysproporcję między tułowiem, co trochę utrudnia dobranie odpowiedniego rozmiaru ramy roweru. Nie wiedziałem też, że mam po pierwsze nierówno, a po drugie w złym miejscu ustawione bloki SPD względem buta. Dodatkowo dla optymalniejszego pedałowania powinienem mieć specjalną wkładkę do butów. Siodełko, które mam w tym rowerze, też jest za wąskie. Rozstaw mojego dupska wynosi 12 cm i zaleca się, żebym miał siodełko o szerokości od 145 mm dla optymalnego podparcia. Dla mojej postawy siodełko powinno też być płaskie. Przed tą sesją nawet nie wiedziałem, czego nie wiem o ustawieniach roweru. Nigdy się tym za bardzo nie interesowałem, tylko ustawiałem, jak mi się jeździ po prostu wygodnie. Czasami ludzie zamiast zapłacić za bike fitting, wymieniają na czuja części w rowerze, aż im przypasuje pozycja jazdy. Ja kiedyś też tak szczerze mówiąc robiłem. Czy nie wchodzi to czasem drożej? Do tego nadal nie wie się nawet 10% tych rzeczy, które powiedzą wam na bike fittingu. W moim przypadku wyszło, że najlepszy rozmiar ramy tego roweru byłby 58, a nie 56 ze względu na moje długie nogi. Ta rama się broni jedynie tym, że mam dosyć krótki tułów i jeszcze uda się ten rower jakoś do mnie dopasować. Poza siodełkiem powinienem wymienić też sztyce i mostek. Po tych wymianach muszę wrócić i zobaczyć, jak ciało pracuje podczas jazdy i czy dało to pożądany efekt. Najważniejsze w moim przypadku to likwidacja bujających się bioder, schodzące kolana na zewnątrz i jazda na wyprostowanych ramionach. Fajne jest to, że za bike fitting płaci się raz i kolejne sesje poprawkowe są już darmowe, aż nie dojdzie się do optymalnego ustawienia roweru. Także zachęcam was, żebyście sobie poszukali jakiegoś bike fittingu w waszej miejscowości, a link do tego, szczególnie w Warszawie, zostawiam wam poniżej w opisie. Na koniec filmu obiecałem wam powiedzieć, jakie jest to największe uszkodzenie w tym rowerze, przez które część osób by w ogóle nie kupiło tego roweru. I jest to, uwaga, jeśli zgadliście, to gratulacje, a jeśli nie, to jest to tutaj, wgniotka w ramię, która, szczerze mówiąc, nie jest za duża, no... Czuć ją oczywiście pod palcem i pod pewnym kątem, jak pada światło, to jest zauważalne. Jednak kiedy to kupowałem, w ogóle nie zwróciłem na to uwagę, bo było troszkę ponuro w jakimś ciemnym korytarzu dosyć. Mi to w większości czasu nie przeszkadza, chyba właśnie, że się patrzy pod odpowiednim na to kątem. Jeśli chodzi o wydatki poniesione na ten rower, to poza karbonowymi kołami i pracą samą włożoną w ten rower, no to dołożyłem tutaj tylko owijkę, która kosztuje jakieś 20 zł oraz linkę i pancerz, które kosztują, nie wiem, może 5 zł. Wniosek z tego filmu jest prosty. Jeśli chcesz zdobyć okazję rowerową, wystarczy posiedzieć parę miesięcy w internecie, sępiąc za okazją. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wytrwałeś do tego momentu, to zostaw lajka i subika i widzimy się w... pewnie niedługo.